Powiedz mi, jak oceniasz swoje przygotowania do walki z Malczyńskim? Wydaje mi się, że bardzo dobrze i jestem tak przekonany, bo codziennie daję z siebie dużo potu na treningach i ciężko się przygotowuję do tej walki. Powiedz mi, a jakoś możesz podsumować albo określić swój konflikt z nim? A dokładniej? No w ogóle, co się dzieje w internecie między wami? Znaczy teraz trochę ucichło, ale no było głośno. No i... A jak to się zaczęło? Jakąś historią i... Od głupiego komentarza jakiegoś na Instagramie. Później się przerodziło to tak, że spotkaliśmy się na parkingu. No i wyszło tam, co wyszło. Coś więcej powiedz, znaczy, bo część ludzi, wiesz, którzy to oglądają, to w ogóle nie wiedzą, skąd to się wzięło, jaki tam był komentarz na Instagramie, jak to się zaczęło. To było coś związane po prostu z ekipą Kruszwila, z którą nagrywam, z jedną osobą jakąś i po prostu wywnioskowałem, że to do mnie jest i się jakoś powyzywaliśmy na Instagramie. Później jakoś tak minęło... 2 tygodnie coś takiego i w Poznaniu się spotkaliśmy, ustawiliśmy się na parkingu. Ja byłem ze znajomymi, on też był ze znajomymi i doszło do krótkiego starcia i rozdzielili nas po prostu znajomi, nic więcej tam nie było. No i rozumiem, że chcieliście to po prostu rozegrać już legalnie w oktagonie na świetnych zasadach, bardzo bezpiecznych, tak? Tak, zgadza się. No dobra, i co, myślisz, że w momencie, kiedy stoczycie tą walkę, że ten konflikt już po prostu się rozejdzie i że jakby zostanie rozwiązany? Nie jestem w stanie odpowiedzieć teraz na to pytanie, bo to dopiero będzie. Zobaczymy. Wygrasz? Przegrasz? No ja liczę na to, że wygram i jestem tak przekonany, że... Ale jesteś dobrze przygotowany i że... Przygotowuję się dobrze, tak. 26 października zapraszam wszystkich tutaj odbiorców na galę albo przed odbiorniki, żeby obejrzeli moją walkę kontra Dawid Malczyński. Myślę, że będzie ciekawie. Dzięki bardzo. Proszę.